Moi drodzy, chciałem opowiedzieć, a właściwie streścić to, czym zajmowaliśmy się na ostatniej lekcji. Od dwóch lekcji badamy prawo Archimedesa. To jest nasza pierwsza próba ilościowego zrozumienia prawa fizyki. No i może ja się zmniejszę, żeby nie zajmować miejsca. No i na poprzedniej lekcji staraliśmy się przetestować hipotezę mówiącą, że na ciało zanurzone w wodzie działa skierowana do góry siła wyporu, która jest proporcjonalna do objętości zanurzonej części ciała. No i do tego wykorzystaliśmy siłomierze, za pomocą których badaliśmy, jak zmienia się wskazanie siłomierza w momencie, kiedy zanurzamy w wodzie bombkę, kulistą bombkę, którą można było rozłożyć na dwie części i do środka włożyć tam odpowiednie metalowe kulki, żeby ją obciążyć. No i geometria tej bombki jest znana. Bombka jest kulą, a objętość w takim razie kuli jest proporcjonalna do trzeciej potęgi średnicy. Pamiętamy o tym, że objętość skaluje się ogólnie jak trzecia potęga wymiarów liniowych. Z kulą związany jest tylko jeden wymiar liniowy, średnica albo promień. W związku z tym objętość kuli będzie proporcjonalna do trzeciej potęgi średnicy. No i porównywaliśmy wyniki naszych pomiarów, siłę wyporu, która działa po zanurzeniu kulki, bombki w wodzie, tak? Ciężar bombki się nie zmienia, to powiedzieliśmy sobie, że siła grawitacji działa tak samo na bombkę zanurzoną w wodzie, jak i na bombkę w powietrzu. No, ale tym razem siłomierz wskazuje mniej, dlatego że do góry działa jeszcze ze strony wody na bombkę siła wyporu skierowana do góry. No i mierzyliśmy tę siłę wyporu i porównywaliśmy stosunek sił wyporu dla dwóch bombek o dwóch średnicach 50 milimetrów, czyli 5 cm i 40 milimetrów, czyli 4 cm. Porównywaliśmy stosunek tych sił wyporu ze stosunkiem średnic podniesionych do trzeciej potęgi. No i wyszło, powiem szczerze, tak sobie, jakby tak przedstawić to wszystko na jednym wykresie, no to punkty pomiarowe było 5 zespołów, pracowaliśmy wtedy w grupach po 2 osoby, punkty pomiarowe rozłożyły się w ten sposób: wartość prawidłowa jest tutaj, średnia ze wszystkich pomiarów byłaby tu, no i widać, że jest bardzo duży błąd, bo ten pomiar jakoś odskoczył bardzo daleko. Nawet jeżeli by zrezygnować z niego, uznać, że jest to pomiar odstający, no to sytuacja by się trochę zmieniła, wtedy średnia wynosiłaby 1,9, to już byłaby bliższa tej wartości, której oczekujemy, no ale błąd byłby nadal bardzo duży, dlatego że trzeba objąć by było wszystkie te pomiary, które chcemy uwzględnić, tak? To znaczy wszystkie te 4 pomiary tutaj, które chcemy uwzględnić. Więc nie bardzo nam się to spodobało. Wyniki są, jakie są. Gdybyśmy je opublikowali, rozpętałaby się dyskusja, czy to rzeczywiście jest dowód hipotezy Archimedesa. Jak można to poprawić, jakimi pomiarami można to poprawić. No i przyszedł nam do głowy pomysł, żeby wykorzystać inne rozumowanie. No więc wyobraźmy sobie, że mamy kubek z wodą i w tym kubku zanurzamy bombkę. No co się dzieje? Jak zanurzamy tę bombkę, to na bombkę, jeżeli ona jest na przykład całkowicie zanurzona, działa siła wyporu. Ważne jest, żeby bombka była zanurzona, ale nie dotykała ani ścianek, ani dna tego kubka. Działa siła wyporu. No, działa siła, z którą podtrzymuje ją nitka. Poprzednio to był siłomierz, ale teraz nie potrzebujemy się do tego siłomierza. No i oczywiście ciężar bombki, który się nie zmienia. No i jakby teraz spojrzeć na to z punktu widzenia wody, no to woda działa
na bombkę do góry siłą wyporu, ale bombka opiera się czy działa na wodę siłą skierowaną w dół. Zupełnie tak samo, jak my byśmy czuli, że bombka opiera się na naszej ręce, tak? Gdybyśmy ją podtrzymywali. Oczywiście, ponieważ drugą ręką trzymamy za nitkę, to nie czulibyśmy całego ciężaru bombki, tylko właśnie różnicę pomiędzy ciężarem bombki, a siłą, z jaką bombka, jaką bombkę podtrzymuje nitka. No, czyli byłaby to dokładnie siła wyporu. No i teraz, jeżeli bombka działa na wodę taką siłą, no to oczywiście działa też na dno kubka i jeżeli byśmy podstawili tutaj wagę, no to na tej wadze, zanurzając bombkę, widzielibyśmy, że waga rośnie i w pewnym momencie, gdyby bombka była cała zanurzona, to waga pokazałaby siłę wyporu. No i w ten sposób można zmierzyć siłę wyporu nie za pomocą niezbyt precyzyjnego siłomierza, a znacznie bardziej precyzyjnej wagi laboratoryjnej. To właściwie nie laboratoryjnej, a takiej wagi jubilerskiej, którą tam można sprzedać, kupić na Allegro. No więc co było potrzebne? No, był potrzebny kubek z wodą, były potrzebne trzy bombki, trzech różnych średnic, 40 mm, 50 mm i 60 mm. Kubek był napełniony wodą, te bombki wisiały akurat w naszym przypadku na drucikach miedzianych, ale mogą być to też nitki. No i waga. Na wadze kładliśmy ten kubek z wodą, tarowaliśmy wagę, żeby pokazywała zero i zanurzaliśmy bombki. No i to jest nasza hipoteza. To jest nasza hipoteza, a tu jest właśnie dowód, że stosunek siły wyporu no, mniejszej bombki do większej, tu były trzy bombki, więc trzeba wybrać je parami. No to z jednej strony hipoteza mówi, że to jest, że one są, ta siła wyporu jest proporcjonalna do objętości, no ale współczynnik proporcjonalności jest taki sam, więc można go skrócić, tak? Bo współczynnik proporcjonalności nie zależy od tego, jaką objętość ma bombka. W tym zdaniu, że siła wyporu jest proporcjonalna do objętości bombki, no, zawiera się to, że współczynnik proporcjonalności jest uniwersalny. No, z kolei objętość bombki i dużej i małej to jest proporcjonalna do trzeciej potęgi średnicy. W związku z tym znowu ten współczynnik proporcjonalności nie zależy od tego, jak duża jest ta bombka, więc znowu się uprości i okaże się, że stosunek sił wyporu jednej i drugiej bombki jest taki, jak stosunek trzecich potęg średnic tych bombek. No i to postanowiliśmy sprawdzić. Teraz sam pomiar wyglądał mniej więcej w ten sposób. To jest pomiar z mojego biurka. Tu lewą ręką wsuwam bombkę do kubka i staram się tak ją umieścić, żeby nie dotykała ani dna, ani ścianek. Bombka jest w całości zanurzona w wodzie, a prawą ręką robię zdjęcie odczytowi uprzednio sterowanej wagi. No i te wszystkie elementy zapisywaliśmy jeszcze na takiej karcie pracy. Pracowaliśmy znowu w zespołach po dwie osoby. No i pora zobaczyć wyniki. Pora zobaczyć wyniki. Tutaj podsumowałem wszystkie wyniki. Były cztery zespoły tym razem. Każdy zespół przeliczał jeszcze odczyt wagi z gramów na newtony. To poszło bardzo sprawnie, nikt nie miał z tym problemów. No i następnie liczyliśmy stosunki zmierzonych sił oporu. No na przykład duża do średniej to 1,14 N przez 0,66 N. I porównywaliśmy z obliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku stosunkiem trzecich potęg średnic. W tym wypadku 6/5 do trzeciej. No i mamy tutaj wyniki. Widać od razu, że te wyniki wyglądają nieźle.
I to potwierdza też ich graficzna reprezentacja. Tak? Tu są czerwone kropki, to są te wyniki wynikające z geometrii, stosunek trzecich potęg średnic, a te różnokolorowe kropki to są pomiary różnych zespołów. Widać, że one się no, nieźle zupełnie układają wokół tych czerwonych kropek, za wyjątkiem ostatniego pomiaru stosunku sił wyporu dużej i małej, najmniejszej bombki, no, które leżą, ten stosunek zmierzony leży systematycznie poniżej wartości podpowiadanej przez geometrię, co sugeruje, że mamy tu zresztą do czynienia z jakimś błędem systematycznym. Ale jeśli przypomnimy sobie w ogóle, jak duży jest tutaj błąd, rzędu no, 500, tak? Nie większy niż 500. Gdybyśmy tutaj uwzględnili wartość średnią, to objęcie tych wszystkich punktów, objęcie tych wszystkich punktów szufladką wymagałoby, żeby szerokość tej szufladki w jedną i w drugą stronę no, była mniej więcej równa 500, czyli błąd jest plus minus 500. No, jeżeli byśmy to chcieli porównać z tym olbrzymim błędem poprzedniej metody, no to widać, że ten pomiar jest znacznie bardziej dokładny i potwierdza tę hipotezę, że siła wyporu jest proporcjonalna do objętości zanurzonego w cieczy ciała. Dziękuję bardzo.